Bardzo lubię gry, które delikatnie nawiązują do ARP-ów, czyli budowanie postaci, klasy, siekanie masy najróżniejszych monstrów, wykorzystywanie skilli oraz zbieranie tony klamotów, by nasza postać działała lepiej. Jedna z gier, które no, takie we mnie wzbudziły nadzieję, to właśnie ta produkcja, jaką dzisiaj wam opiszę. Oczywiście, według swoich subiektywnych odczuć. Chociaż kontrowersje w wokół tej produkcji są, bo dla jednych jest to gra fajna i dzięki temu odzyskała nieco w rankingu na Steamie do 5. 54% pozytywnych, z drugiej inna część graczy ocenia ten tytuł bardzo negatywnie, ściągając te oceny z początku do poziomu zaledwie 42% pozytywnych, czyli większości negatywnych. Gra autorstwa Togu Games, wydana przez sławne wśród fanów fantastyki Wizard of the Coast, chyba nie bardzo się przyjęła. Słusznie czy niesłusznie? Cześć, ja jestem Brodoty, a przed wami to co myślę o Dungeons and Dragons Dark Alliance, gdzie wcielimy się w kultowe postaci dla tego uniwersum, między innymi Drista, w formie kooperacyjnego slashera z trzeciej osoby. Niestety na premierę w tej gierce nie dostaliśmy polskich napisów albo polskiej wersji językowej, a szkoda, no ale cóż. I co trzeba zaznaczyć, nie jesteśmy zmuszeni tutaj do grania z kimś. Jeżeli chcemy, możemy zagrać sobie offline, potem przyłączyć się na tryb invite only, czyli tylko na przykład na zaproszenie, albo tylko dla znajomych, Albo grę szybką i otwartą z jakimś randomem albo paroma. Zalecany do zabawy jest tutaj kontroler, ale o sterowaniu. No cóż, nieco później. Co na pierwszy rzut oka przypomina Dark Alliance, jeżeli chodzi o jakieś podobieństwa do innych gier. Wydaje mi się, że takie nawiązanie jest tutaj dość trafne. I teraz pytanie, czy graliście może kiedyś na przykład Warhammer Vermintide? Jedynkę albo dwójkę, nieistotne, to praktycznie ten sam cel gry i forma czy styl gry, z tą różnicą, że tutaj mamy widok za pleców bohatera oraz troszeczkę więcej różnych dodatków. W Dark Alliance mamy też kampanię, bo o to właśnie tutaj chodzi. Tutaj nie ma trybu PvP, jest to gra kooperacyjna we współpracy. I przechodząc ją na różnych stopniach trudności naszym celem jest po prostu rozwijanie swojej postaci, jej ekwipunku i wbijanie coraz wyższego jakby takiego rankingu poziomu naszej postaci, by grać na coraz trudniejszych mapach czy powiedzmy formach trudności. Otrzymamy dostęp do czterech bohaterów na premierę gry. Podkreślam, że nie jest to wczesny dostęp, ale już jakieś expansion paki są zapowiedziane. I pełna premiera yy, tej powiedzmy dość kasowej gierki ma miejsce co od razu, czyli nie jest to, jak mówię, wczesny dostęp. Mamy cztery postacie. Katibri, czyli łuczniczkę, Drista, czyli skrytobójcę, Wulfgera z wielkim młotem i Browenora, czyli krasnoluda tarczownika. Co ważne, rozwijamy każdą postać osobno. Zdobywamy ekwipunek w formie osobnej do każdej z klas, podobnie osobnie złoto, surowce na ulepszenia przedmiotów. I pojawia się pytanie, ile zapłacimy za ten tytuł? Z jednej strony cena lekko mnie zaskoczyła, bo myślałem, że autorzy znów przywalą do jakieś 260 złotych jak tutaj powoli zaczyna być w zwyczaju a tutaj mamy 185 i tak jak patrzę czy to już cena normalna czy jeszcze nienormalna za produkcję takiej no niby wysokiej półki no jedwa mamy za 167 za kluczy globalny steamowy ale ale co bardzo istotne. Grę dostaniemy w momencie robienia filmów Xbox Game Passie za grosze. Lądujemy w, w obozowisku, które no, szczerze mówiąc jest w mojej ocenie trochę przykre, bo można odnieść wrażenie, że było tutaj sporo fajnych pomysłów, ale nie dano rady ich jakby w deadline'ie wykonać czy zmieścić. Można odnieść wrażenie, że to obozowisko miało być troszeczkę bardziej złożone i troszeczkę większe. Mamy tutaj handlarza, u którego możemy ulepszyć lub sprzedać przedmioty, ale nietypowo kupić Przedmiotów. Mamy miejsce z trofeami, mapę i w sumie, jeżeli chodzi o obozowisko, to tyle. No można doliczyć jeszcze portal, w którym po prostu gromadzimy się my albo inni gracze i przenosimy się na mapę. Możemy sobie z tej mapy odpalić planszę samouczkową i powoli fabularnie odblokowujemy kolejne rozdziały podzielone na trzy akty. Czy można bardziej tutaj precyzyjnie powiedzieć, że każdy z tych rozdziałów fabularnych ma trzy akty wewnątrz siebie. Tutorial czy inne jakieś tutaj tego typu samouczkowe rzeczy też sobie możemy odpalić i niestety ten tutorial jest zrobiony jakoś tak trochę Dziwnie można powiedzieć, że inne mamy porady na ekranie w stosunku do tego, co mamy aktualnie zrobić. Serio? Mamy wykonać kombo. Gra zmienia nam porady na inne, byśmy przypadkiem nie wiedzieli, jak te kombo wykonać. I tak sobie chodzimy w kółko po tutorialu, jakieś pół minuty, by te podpowiedzi zmieniły się akurat na te, które w tym momencie mamy wykonać. Tutorial jest mega zbagowany, bo mimo że już wklepaliśmy niezły poziom, mamy jakieś tam intemy legendarne na sobie coś, to ten tutorial budzi się z czasem po prostu, żeby nam przypomnieć o tym, jak na przykład działa handlarz, którego użyliśmy już kilkanaście. Razy. I czasami ten tutorial się wręcz restartuje, czyli mimo to, że mamy już wyższy poziom, to podchodzimy do handlarza i znowu pojawia się informacja o tym, jak z niego korzystać. No ale okej, okay. Dark Alliance ma też mocne strony w mojej ocenie, czyli przejdźmy do tego, co mi się w tej grze faktycznie. Podobało. To przede wszystkim układ lokacji. Przypomina mi tutaj trochę Vermintide, który jest bardzo liniowy. Jego przejście za każdym razem jest niemal takie samo i ta gra to dużo mocniej rozwija. Tu jest tak samo mniej więcej, że w tej gierce, dla przykładu, mamy w centrum wielkiej lokacji zgromadzić cztery jakieś klucze, kamienie i tak dalej, żeby aktywować walkę z bossem. Ale jednak to, jak przejdziemy całą mapę i którędy, zależy w sumie od nas. Ona może. Nie jest w pełni otwarta, ale daje swobodę i uczucie tego, że każdy gracz z ekipy, jak gramy oczywiście na kopie, bryka sobie na tej mapie gdzieś indziej, inną trasą. Dodatkowo ten świat jest pełen tak zwanych pick-upów, czyli złota do podniesienia skrzynek, jakiś znajdziek, elementów fabularnych, jest tego naprawdę pozytywnie cała masa. Niemal na każdym kroku. Dodatkowo styl wykonania tych lokacji jest ogromnie na plus. Klimat Dungeons and Dragons jest po prostu tutaj przepięknie graficznie zrobiony, Masę razy spędzając w Dark Onions, coś koło 16-17 godzin przed zrobieniem tego filmu, stawałem i myślałem, kurde, Jakie to jest ładne, jak to ładnie zrobiono. Graficznie oczywiście. Fajne jest też to, że jak zakładamy itemy na naszą postać, to w zależności od rodzaju, jakości, statów, ten przedmiot wygląda inaczej. Rzuca się nawet w oczy innym graczom z daleka, że ktoś ma na przykład jakąś legendarną kapotę na sobie, że tak powiem. I to faktycznie widać. Nim przejdziemy do kolejnych spraw, jest jeszcze jedna rzecz, która w Dark Alliance daje bardzo przyjemnie po growych kichach i po prostu po naszym uczuciu serduszku growym, jak ja to mówię. To mechanika walki. Faktycznie na padzie grało mi się nieco minimalnie lepiej, ale bardziej tutaj chodzi o ilość ruchów, rodzajów ataków, zachowania postaci. Przede wszystkim mamy tutaj system staminy. Jeżeli zejdziemy z nią do zera, nasza postać się zatacza i jest niezwykle podatna na ciosy, ale do tego dochodzą różne kontry, blokowania, pojedyncze uniki, podwójne odskoki, opanowanie ruchu w postaci jej ataków, czasami skupienie się też na jednym przeciwniku specjalnie kamerą, czyli po prostu ze zeskrolowanie, jakby ciśnięcie scrolla na przeciwniku ma tutaj sporo sensu. Ataki z wyskoku są inne, w ślizgu są inne, z odskoku są inne, z podwójnego odskoku są też inne. Ilość mechanicznych ciosów w tej grze, które też możemy sobie tutaj odblokować za złoto, czyli po prostu rozwijając. Postać jest bardzo, bardzo, bardzo satysfakcjonująca, ale jest coś co cały ten sensem mechaniki niestety walki, no bardzo niszczy. To responsywność i inteligencja przeciwników. Gdy szlachtujemy jednego z nich, pozostali się przyglądają. Gdy klepiemy przeciwnika 10 sekund, ten nawet nie myśli, żeby za zablokować, żeby zareagować, żeby odskoczyć, po prostu jest gąbką na ciosy. Gdy możemy porobić każdego przeciwnika z jakiejś półki lub z dystansu, no zajmuje to troszeczkę czasu, ale można to zrobić, zabijając przeciwnika po prostu z daleka, z dystansu, a on nie zareaguje. Gdy trafieni też z daleka, przeciwnicy w ogóle nie reagują na to, że np. trafiamy beczkę wybuchową obok nich i to wszystko eksploduje, niektórzy z nich giną, w ogóle mają na to wywalone. Gdy zabicie bossa, zabija też wszystkich przeciwników wokół i koniec mapy. Więc grając np. E, koniec już tej planży, wystarczy sfokusować się, ustawić na bossa, porobić go, olać jego przydupanzów, i gra jest skończona. Gdy można ich e, też po prostu przebiec. Olewając i robić zadania bez walki. Cała ta złożona mechanika walki, tych ciosów, fajnych uników, kontrolowania, blokowania różnych ślizgów, tego typu rzeczy, czy ciosów, które można sobie odblokować w tej grze po prostu przez rozwijanie postaci, to wszystko umiera w starciu z takimi absurdami. Ale gdyby to za Oranu te walki z bossami, z przeciwnikami, byłyby naprawdę fajne, bo każdy z przeciwników ma swoje mechaniki, jakieś tam różne systemy, na przykład tarczy, podatności, niepodatności i nawet, nawet można sprawić, że przeciwnicy sami się pozabijają. To też jest bardzo przyjemne, na przykład wielki tank z wielkim toporem robi zamach i bams w swoich, zadając ją obrażenia, i to można też wykorzystywać. A sami bossowie, fabularni, poprzedzeni są też niezłymi scenkami filmowymi, to wszystko jest bardzo spoko, gdyby nie tak kompletnie zdurniona sztuczna inteligencja. Przylagowana często, czyli mimo, że gramy offline, sami, to obrywamy od przeciwnika, którego już zabiliśmy, bo jego animacja ataku zadaje obrażenia po dwóch, trzech sekundach. Nie chodzi tutaj o jakąś magię, czy strzały spadające z nieba, coś logicznego. Po prostu cios, na przykład, hakiem i łańcuchem jest animacja tego ataku, ale przeciwnik w tym momencie umiera. I co i zadaje nam obrażenia, przyciąga nas i powala na ziemię. Boss nie żyje, ale nas przyciąga do siebie i zadaje obrażenia. Jest to bardzo często spotykane w tym tytule. Problemów ta gra ma po prostu dużo. Autorzy Dark Alliance popełnili też growe przestępstwo, za co skazani powinni być na wieczne wspominanie o ich wlewie. Jak wielkim przestępstwem jest to, moi drodzy? że podstawowo, defaultowo ustawienia opcji w grze na PC są zablokowane na 30 FPS'ów, wszystko na low, a motion blur. Jest ustawiony na maksa, takie są podstawowe ustawienia tej gry. Poważnie, dzwonię tutaj po policję grową, bo tych autorów tej gry trzeba na jakiś czas na dołek wsadzić. Pasek motion blur'a musimy zmniejszać smarując w lewą strzałkę, bo klawisz A tutaj nie działa, a myszki oczywiście też nie możemy użyć, żeby przesunąć to od razu na zero. I od razu po wejściu do gry czujemy jak idiotycznie porusza się nasza postać, jakby była niezależna od powierzchni, czyli mając animację zatrzymania się nasza postać już stoi, ale ale jeszcze w grze sunie przez chwilę po ekranie czy po powierzchni. Tak samo możemy podskoczyć i w trakcie skoku manipulować kierunkiem lądowania postaci. No, hehehe, wygląda to czasami śmiesznie, gdy postać już skończyła, biec, ale dalej pół metra sunie na ekranie. Samo sterowanie po interfejsie w Dark Alliance jest zbrodnią nagrowej ludzkości. Gdybym spotkał autora sterowania w tej produkcji, przy okazji miałbym jakąś magiczną klawiaturę w kieszeni, to powiem bez ogródek, dostałby tą klawiaturą w ryj. Autor sterowania w tej grze nigdy nie widział klawiatury na oczy. Część opcji możemy użyć myszką, część tylko klawiaturą, a co gorsze klawisze sterowania rozrzucone są po całym układzie klawiatury. Raz jest to ender, raz jest to tabulator, raz jest to control, cel namierzony scrolem myszy nie zmieniamy np. scrolem góra duna na innego przeciwnika, tylko kursorami. Jednocześnie chodząc w USAD, używając kontrola i spacji do walki. Trzecia ręka jest mi do tego potrzebna, wyskakująca z pępka. Następnie interfejs handlarza jest przylagowany o jakieś 2-3 sekundy, zrywa do jednej klatki. I nie ma opcji, by zaznaczyć na przykład 20 przedmiotów, jak go złomi i je sprzedać od razu, tylko trzeba każdy przedmiot sprzedawać osobno. A sprzedaż każdego itemu to animacja wymagająca 4 sekund. Zawsze mówiłem, że Rynek konsol to rak i negatywnie wpływa na grę. Dark Alliance jest kolejnym tego przykładem, bo masa gier na konsolach, masterowanie po interfejsie zrobione na kompletnym wylewie. Czyli rozumiem, że konsolowcom przyjemność sprawia sprzedawanie 20 itemów, na każdym trzymając spust przez 4 sekundy, leżąc na kanapie z piwem w ręku, ale na PC naprawdę można zaznaczyć te przedmioty myszką i sprzedawać je dodatkowo kliknięciem myszy, a nie osobnym klawiszem. Wiele opcji możemy najechać i aktywować myszą, ale przełączyć, ulepszyć, dodać item trzeba trzymać Enter po środku klawiatury, nie spacją F. Wszystko co mamy pod lewą ręką, tylko trzeba użyć trzeciej ręki. Część opcji możemy zrobić klawiaturą, ale potwierdzić już musimy myszką. Chyba przyznacie mi rację, że autorastrowania trzeba okładać klawiaturą po głowie. Gdy to przeżyjemy, to zbieranie przedmiotów, ulepszanie ich, czy odblokowywanie kolejnych, czy też ulepszanie naszej postaci, na przykład też dodawanie mikstur dających busta do ładowania Ultimate'a albo mikstury dające odporności, a także ulepszanie postaci o statystyki, nowe traity, wypada naprawdę nieźle. Jeżeli podkręcimy sobie ten stopień trudności troszeczkę mocniej i gramy na przykład w czterosobowym pardy, ta gra czasami w walce z bosami potrafi. Być czasami przyjemna. Tak samo docenić trzeba to, że mapy wypełnione są pułapkami, różnymi pobocznymi możliwościami, jak na przykład odnalezienie wajchy, by coś przełączyć, gdzie przesunie się jakaś platforma dająca nam dostęp do skrzyni z lutem. Naprawdę złożoność tych map zasługuje tutaj na ogromnego plusa i to jest największa zaleta Dark Alliance. Albo to, że punkty ulepszające postać poza levelowaniem faktycznie trzeba jakby zdobyć na bazie eksploracji mapy i małych mikrozagadek. To wszystko Wypada ok, jednak Dark Alliance znów pod czymś się załamuje. Podliczenia, przyspieszenia, oczekiwanie na wszystko. Ja wielokrotnie podkreślam w gier, że te wszystkie ekrany podsumowań, odczekań, podczekań są ekstremalnie niepotrzebne. Kończymy grę. 10 sekund odliczania do ekranu podsumowania, nie da się tego przyspieszyć. Ekran podsumowania bez opcji pomięcia zajmujący 30 sekund. Potwierdzenie, że chcemy wrócić do obozu, też zajmuje 4 sekundy. Ekran wczytywania, potem odniesienie skrzynki i dopiero losowanie tego, co wylutowaliśmy w itemach. Tak jak mówiłem w interfejsie, każdą rzecz trzeba tutaj potwierdzić 4-sekundowym trzymaniem Entera. Gra jest tak śmiesznie wydłużona, że jak zginie host gry to magicznie Dark Alliance uznaje, że pozostali gracze z party są za daleko od lidera i teleportują go do niego z końca planszy. Te Teleportowanie pozostałych graczy do lidera bywa po prostu koszmarnie śmieszne. Gren z paroma osobami w party. Weź się kolego tam zabij, skocz w przepaść, to cię do mnie przeniesie w sensie do mnie jako do lidera. Taka, Taka logika czasami powodowała salby śmiechu. Drużyna jest karana za to, że lider źle gra albo jest słaby, albo że gdzieś sobie polazł i cały cały team jest do niego teleportowany na siłę. Musimy czekać aż zbierze się drużyna do odpoczynku, kiedy na przykład robimy bossa, mamy tam wybór, że chcemy ulepszyć Luta na mapie albo sobie odpocząć. I mimo że gramy sami offline, to musimy poczekać na drużynę. Ok, technicznie gra chodzi bardzo dobrze, z minimalnymi dropami czasami. Dropy raczej dotyczą w wszystkiego tutaj wczytania obszaru, bo grając na Multi, każdy gracz miał dropa dosłownie w tym samym momencie rozgrywki. A tak poza tym jestem bardzo miło zaskoczony. Jak Dark Alliance chodzi? 2080 i 6800-32 k GB. No ja wiem, że to jest dużo. Na ten moment oczywiście 2560x1440, ale stabilne 120 klowat.

super. 1080 stara i piątka i też spokojnie ponad 100 klatek na Full HD na maksymalnych detalach. Nawet 970 8GB i stara i piątka też radziła sobie tutaj na średnich Full HD, na stabilnych 60 klatkach. Na żadnych z, tym, z tych sprzętów nie miałem problemu z jakimś wieszaniem, wywaleniami do pulpitu, dropami, nic. Naprawdę technicznie Dark Alliance chodzi przynajmniej u mnie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Finalnie powiem, że ponownie po ostatnim E, średnio ocenionym Open Country jest mi smutno. Smutno, że gra z tak fajną oprawą graficzną, muzyką, światem, oczywiście uniwersum, mechaniką walki jest wykonana jako kolejny projekt z wyznaczonym i wyraźnym deadline'em. Kojarzycie tego mema z Windyzalem, jako pamiętam w roli innego mema, gdy wiecie, że zaraz wiedziecie w Mega ale już nic z tym nie możecie zrobić. <laughs> jedziecie w tą dziurę. Ten mem idealnie pasuje do tej gry. W Dark Alliance czuć brak różnych feature'ów, których chyba nie zdążono zrobić. Na przykład systemu craftingu, normalnego handlu, a nie opartego tylko o ulepszenia, no i ta inteligencja przeciwników. Tak jakby programiści za to odpowiedzialni, osobni w stosunku do robienia całego świata, który jest piękny, czuli, że to po prostu już pierdolnie, ale jest to ogrys. Są jednak dwie zalety, które chronią ten tytuł przed pełnym negatywem i sprawiają, że tytuł ten można spokojnie pograć w Game pasie za niewielką kasę i to jest warte. Często szukamy gier robionych kasowo, ale kosztują one dużo. Tutaj mamy grę no niby kasową, ale w pasie za grosze i to ma wtedy sens, bo Dark Alliance ma świetne uniwersum, odmurzającą zabawę, fajnie zrobione lokacje, w końcu wielowarstwowe, które można przejść na wiele sposobów, dobrą oprawę muzyczną, fajne filmiki pomiędzy aktami, ciekawych czasami bossów, gdy na przykład mamy wielkiego ogra i na przykład jakiegoś małego krasnala i to ma nicte powiązanie. Fajnie się gra w party, więc jeżeli chcecie grę, która ładnie wygląda, ma fajne mapy, gra się bardzo fajnie w kooperacji, to dwa Game Pasy, albo trzy albo cztery i można naprawdę z kumplami grać i tą grę po prostu zostawić w tym momencie, kiedy Game Pass się skończy. Ale jeżeli oczekujecie gry przynajmniej średniej jakościowo, żeby ją faktycznie kupić, to Dark Alliance należy omijać szerokim łukiem, bo mamy już zrypane sterowanie na padzie a jest ultra zrypany na klawiaturze, plus bezsensowną walkę z tępymi jak but przeciwnikami. Stopień trudności w Dark Alliance nie definiuje trudności, tylko gąbczastość przeciwników. Dlatego ja zgodzę się z ocenami mieszanymi i zostawiam Dark Alliance miniaturkę żółtą na YouTubie na miniaturce, ale myślę, że negatywa na Steamie jej raczej jeszcze nie dam. Jeżeli responsywność gry ulegnie zmianie, interfejs zostanie przebudowany, żeby był po prostu przyjemny, wtedy po wielkich przecenach będzie Warta ta gra faktycznego kupna na własność, a nie przetestowania w Game Passie. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna. Płatnym subskrybentom muszę ją w końcu zaktualizować, ale mam dla Was zapowiedź. Kupiłem sobie sprzęt do... Brody. Uznałem, że trzeba ten bajzel na twarzy ogarnąć, i myślę, że hmm, może sobie opowiem wam, czym hmm, po prostu robię swój zarost takiej maszynki, używam trimera, pomady albo balsamu oraz tego nowego, tajemniczego urządzenia. Spoiler był na Discordzie oraz na Facebooku w formie postu, więc kto tam zagląda, ten wie. Klasycznie filmy nie byłby płatną recenzją jakiegoś produktu, bo nawet jeżeli jakaś firma brodziarska się do mnie odezwie i powie, kurty, stary, współpracujmy, to ja i tak wszystkie wady takich produktów będę wymieniać. No i cóż, tyle.